16 marca. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. I my powinniśmy życie oddawać za braci. Pierwszy list Jana, rozdział 3, wersety 14 i 16. Jedną z ostatecznych i najbardziej przenikliwych prób dla tych braci, w której prawdopodobnie upadnie większość uprzednio przebudzonych i uzbrojonych, będzie miłość do braci. Wydaje się, że wielu upadnie na tym punkcie i z tego powodu zostanie uznanych za niegodnych hojnego wejścia do królestwa. Jeśli ktoś jest szczególnie słaby i narażony na potknięcia, prawdziwy żołnierz krzyża nie będzie nim gardził ani mu urągał, tak jak nie uczyniłby tego starszy brat i wódz. Przeciwnie, będzie tym bardziej uważny i pomocny dla słabszego, choćby bardzo cieszył się z towarzystwa tych silniejszych. Jednym z dowodów naszego usprawiedliwienia i napełnienia duchem jest miłość do braci, uczniów Jezusa Chrystusa. Ten, kto rozwinął tę zaletę do stopnia samozaparcia, także z wdzięcznością i ocenieniem, kładzie życie dla braci z powodu swego pokrewieństwa z nimi w Chrystusie, może być pewny, że posiada Ducha Bożego. My, którzy zostaliśmy przyjęci do rodziny Bożej, mamy zobowiązanie wobec Pana, by oddawać życie dla braci. Jest to dług, którego spłaty wymaga od nas przymierze, pod którym się znajdujemy. Pytania. Czy w tym tygodniu miłowałam braci i im służyłam? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? XVI marca. Równoległe cytaty. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34 i 35 werset. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. 15 rozdział, od 9 do 19 wersetu. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przekazuję. Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie Go w moje imię. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. List do Rzymian, 12 rozdział, 9 i 10 werset. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre. Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. 13 rozdział, od 8 do 10 wersetu. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Gdyż to nie będziesz cudzołożył,
Nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie, w tych słowach się streszcza, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. Pierwszy list do Koryntów, 13 rozdział. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary tak, żebym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłby niczym. I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą. Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą, choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy, ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. List do Galatów, 5 rozdział, wersety 13 i 22. Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara. List do Kolosan, 2 rozdział, 2 werset. Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa. List do Kolosan, 3 rozdział, od 12 do 14 wersetu. Tak więc, jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przeodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. Pierwszy list do Tesaloniczan, 3 rozdział, 12 werset. Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłości do siebie nawzajem i do wszystkich taką, jaką i my mamy do was. 4 rozdział, 9 werset. A o miłości braterskiej nie ma potrzeby wam pisać, bo sami zostaliście pouczeni przez Boga, aby się wzajemnie miłować. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 22 werset. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie, przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie. 2 rozdział, 17 werset. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla
czcijcie. 3 rozdział, 8 werset. Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. 4 rozdział, 8 werset. Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. 1 list Jana, 2 rozdział, 10 werset. Kto miłuje swego brata, trwa w światłości i nie ma w nim powodu do upadku. 3 rozdział, 11, 17, 18 i 23 wersety. To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. A kto miałby majętność tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? Moje dzieci, nie miłujcie słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w Jego imię Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Rozdział 4, wersety 7, 11, 12, 20 i 21. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a Jego miłość jest w nas doskonała. Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. 28. Panie, oto siebie przynoszę. Panie, oto dzisiaj siebie przynoszę, to wszystko, co może ofiarą mą być. I tylko to jedno mam w sercu pragnienie, by odtąd dla Ciebie już zawsze żyć. Twoją tylko wolę chcę czynić, wstyd i stratę potrafię znieść. Wszystko zniosę, jeśli pozwolisz imieniu Twemu oddawać cześć. Odtąd dla Ciebie wszystkie me siły w codziennej służbie chcę zużyć, me ręce, nogi, siły, me usta, jak zechcesz, Panie, tak będą Ci służyć. Panie, jedną modlitwę wciąż mam, że Ty większą miarę łaski mi dasz, bym wiarą za Tobą mógł kroczyć wciąż, aż ujrzę w końcu Twoją twarz.